Cześć, nazywam się Tomek Domżalski, witam Was w sklepie biegowym. Opowiem Wam dzisiaj o bucie, który na pewno będzie na wielu stopach biegaczy tej wiosny, na zawodach, ale i nie tylko, na treningach. Boston 3 to nowa odsłona buta treningowo-startowego Adidasa. Pokrótce, co w tym bucie jest najważniejsze? Boston wyposażony jest w systemy Adidasa Adiprint Plus i Adiprint. Oczywiście Adiprint, ten system odpowiadający za amortyzację z tylnej części. Im bliżej śródstopia, tym więcej systemu Adiprint Plus, tego odpowiadającego za sprężystość. Ta sprężystość w bucie treningowo-startowym, wiadomo, że jest to bardzo rzecz istotna. Oprócz tego zwiększona kostka Formotion dla poprawy amortyzacji i stabilności buta oraz gumy Continental dla lepszej wyczepności m.in. na wilgotnych nawierzchniach, jakie mogą zdarzyć się w trakcie startu. Krótkie porównanie do poprzednika Bostona, Bostona Trójki, Boston 2. Cholewka jest bardziej obszyta w okolicach palców, co czyni buta moim zdaniem tutaj mocniejszym. Jeśli chodzi o wentylację, w dalszym ciągu jest wystarczająco dużo siatki, żeby wentylacja ta pozostawała. Kolejną różnicę możemy zauważyć od wewnętrznej strony w piankach. Jak widać, w dwójce pianka jest wyżej usytuowana, podchodzi bardziej pod śródstopie, w trójce jest bardziej spłaszczona. Boston 3 to but, którego polecam na starty w zawodach, zarówno na 10 km, maraton, półmaraton. Wszystko zależy od tego, jaką formą dysponujecie. A propos prędkości, but ten na pewno będzie się Wam przydawał na szybkich treningach, próbach prędkości, wszystkich treningach tempowych, interwałowych. Poczujecie dużo większą satysfakcję z biegu. No i cóż, do zobaczenia w najbliższych startach. Widzimy się na trasie.